Dobry wieczór. Dzisiaj będzie trochę Drone Week. Ale będą też deski elektryczne. Pływające i jeżdżące. Dzisiaj gówno Phantom za 350 zł. Promocja. Kamery niestety nie da się ustawić tak, żebyśmy widzieli, gdzie lecimy, poza tym, że widzimy dół. To się ona jest za bardzo nachylona w stronę ziemi. No ale też można spacerowym trybem latać. I w sumie to, co powinniśmy sprawdzić w dronie za 350 zł, to jego potencjalną stabilność. Uważam, że jest całkiem nieźle. O! To jest ciekawe. W momencie, kiedy przekroczyłem, no nie wiem, z 20 metrów stąd, on zaczyna momentalnie sam wracać, czyli jeszcze raz, z rozpędu. Cisnę do przodu i stop. I dron sam, mimo że ja mam wysunięty drążek do przodu, cofa się. Z jednej strony głupio, z drugiej strony spoko. Jeżeli ustawicie swojego dzieciaka na takim małym kwadracie na polu, to wiecie, że wam dalej tym dronem nie poleci. No dobra, trochę przesadziłem z tą pokazową, ale jak widzicie jest też umiarkowanie wytrzymały. I ma beznadziejne baterie, bo już mu się powoli kończy. To nieźle się tym lata. O, lecę. Nie lecę? Lecę? Nie lecę? Dobra, jest niesamowicie. Dla mnie jest super. Czyli jeszcze ostatnia rzecz, która nam zostaje. Lądowanie prosto do ręki. Trochę gówniane są te nóżki. I prawie się składają. Pierwsze wrażenia super. Czekaliśmy bardzo długo na części do drona, który był w pierwszym odcinku Tech Show. Przygnębiony dron tu jest. Zgubiłeś coś. To jest poduszkowiec może. Nie działa. No i się doczekaliśmy. Zobaczymy, czy zadziała coś. Cokolwiek. To ja bez sensu robię. Coś mi nie pasuje. Strasznie tu jest ciasny dostęp. Dobra, spinamy prąd. Świeci. A, no dawaj, start. Czekaliśmy na to pół roku. Nie umiem. Nie pamiętam jak. A, bo tu jest góra. Szczepada muszę rozebrać. Ej, coś mi znowu nie pasuje. Oj, spieszycie się gdzieś. Nie. Czemu to nie działa? Jest uważany za jeden z takich budżetowo. Działa! Nie, spoko, nie działa. Nie ogarniam tego. Spoko, daj sobie jeszcze ze 2 godzinki. Kurwa. Rozumiem, że już używałeś i nowego pada, który przyjechał, i starego pada, którego mieliśmy wcześniej, ani jeden, ani drugi nie chce się parować. Starałem się, co mogłem zepsuć tym razem. Ej, Mati, chodź. Chodź, bo chyba sparowałem. Do góry, do dołu. Fałszywy alarm. Coś działa. Jezu! Co tu się stanęło? Co tu się stanęło? Do góry, do dołu. Dawaj! Wiesz, ci coś. Ale ta! Śmiesznie wygląda z tą baterią. Tak samo reaguje. Ojej! Chyba doleciał do celu. Próbuję wylądować. Ojej! Ja muszę tą baterię ogarnąć. Najlepszy drewniany droniarz w Polsce. Najlepszy cieśla w kraju. A to legalne? Nie. Dobra, lecimy. On taki jest niezbyt zwrotny. Jezu, gdzie on jest? Gdzie on jest? Oj, oj! Cały czas go znosi. A daj się przelecieć. Czekaj, to spróbuję wylądować. Nie wolecisz do okna. A, to była próba lądowania. Wylądowałem. Co byś kupił za 260 zł? Buty. A telefon byś kupił? Zależy jaki. A taki. Billion Capture Plus. Nie, tak naprawdę za 260 zł to jest bardzo spoko telefon. Snapdragon 625.
3 giga RAMu, jest też opcja 4-gigabajtowa. Tutaj problem zaczyna się, kiedy chcemy sobie pograć. Śmieszne jest to, że w tej grze nie trzeba nic robić. Po prostu masz gaz i hamulec. Co? Ten telefon, jak sama nazwa wskazuje tutaj z tyłu na obudowie, a raczej napis, jest stworzony w Indii dla Indian. A gówno prawda, bo jest stworzony w Chinach. Takie oszukaństwo, bardzo nieładne. Dlaczego się wstydzą? Z tyłu dwa aparaty o rozdzielczości... Co? O, 13 megapikseli. Generalnie aparat robi straszne zdjęcia. Dodatkowo, producent twierdzi, że cały telefon jest wykonany... Znaczy, korpus jest wykonany z metalu. Ja tego metalu nie znalazłem. Ale za to mamy wyjście jackowe i czytnik linii papilarnych. Przytykam. O. No, działa wolno. Ekran. No cóż, to jest telefon, który wymaga cierpliwości, wymaga odrobiny czasu. A ten dźwięk, który teraz słyszycie może, to jest dźwięk, że on nagrywa, tak mi się wydaje. Dzisiaj warunki są nieco inne. Jest nieco więcej wiatru i będziemy testować różne funkcje, między innymi funkcję śledzenia. Teraz śledzenie będzie się odbywało tak, że dron będzie śledził Mateusza. On sobie nie radzi z wiatrem. Mówi mi również, że sygnał GPS-a jest zbyt słaby, żeby mógł cokolwiek śledzić. O rany, ja nie dotykam niczego. On zatacza koła, może to jest jakaś taka funkcja specjalna. Czyli to było follow me? To ta funkcja nie jest najlepsza w takim razie. To teraz ja spróbuję siebie w takim razie follow. O nie, nie, stop! O nie! Chciałem pokazać również, że mogę zwiększyć teraz, nie wiem czy cokolwiek widzisz. Mało. To chodźmy do dziury. Można zwiększyć to, co wczoraj nam przeszkadzało. Dzisiaj już nam nie przeszkadza, odległość lotu do 400 metrów. Wysokość do 120 i wysokość, na której dron wraca. Cześć, fajnie, że tam jesteś. O, włączyłem! O, dobra, udało się. Teraz będę mógł robić follow. No niestety to follow nie działa. O, patrz, jak mnie śledzi teraz. Patrz, jak poszedł mnie śledzić. Uznajmy, że śledzenie nie działa. Teraz zobaczymy, jak ta kamera nagrywa w trudnych warunkach oświetleniowych. Czyli wlecę do dziury. Najgorzej. Nie. Nie tam. Tylko nie tam. Proszę cię, nie tam. Przepraszam, że przechodzę po czyimś łóżku. Jak widzicie, obraz jest... No, teraz nie wiem, gdzie jestem. Zdjęcie może jedno zrobię, takie. My sobie zrobimy zdjęcie, może wspólne? Ale musisz przyznać, że radzi sobie nie najgorzej, jeżeli chodzi o walkę z wiatrem. W sensie jeszcze nie uciekł. To jest w kategorii gówno drony wyznacznik jakości. Obrazek z tego drona widzieliście, zdjęcia widzieliście. Jeżeli chodzi o sterowanie, jest to zabawny gówno dron. Prawdopodobnie lepiej go kupić komuś, sobie polatać przez jeden dzień, powiedzieć, że sprawdzaliście, czy dobrze działa i zapomnieć. Co tam robisz, Łukasz? Łukasz przerobił teraz parametry tego drona na sportowe. Efekt jest taki, że nie działa. To nie powinno tak być. Wow, tryb sportowy włączony. I teraz pod krzesłem. Przecież on tak samo lata. Obczaj. Jezu! Tak bym powiedział... A gdzie on jest w ogóle? Nie, to jest do poskładania. A, no dobra. Okay, see this?
ten... Okej, dobra, mam. Bum! Ile zabawy. Jest 6 rano i lekki deszczyk, tak sobie postanowiliśmy tutaj się spotkać w wodzie, bo dlaczego nie? Ostatnio pokazywałem wam deskę za 55 tysięcy, elektryczną do pływania, która unosiła się nad wodą, ta będzie pływać po wodzie, ale za to jest nieco tańsza. Kosztuje 21 tysięcy. Okej. Okay. To jest taki pilot, który jest na kablu, że tak powiem. Z takich parametrów podstawowych. Mój rekord jest 43,6, mam nadzieję, że dzisiaj go pobijesz, także... Ja 18 minut, ty pewnie też. Okej, okay. Czyli to jest 18 minut pływania i jak długo się to ładuje? 2,5 godziny. Okej. Okay. Ale jest jedno ale, my zużyłamy połowę baterii. Po nas jeszcze... Drugie 10 minut może pływać osoba, która waży 60 kg. Czyli lżejsi pływają jak odrodzy. Bardzo dobrze, tak byś powinno. Otwieramy szkołę pływania, będzie tutaj w Wieliszewie. Ja testuję tą deskę miesiąc czasu, pływam prawie codziennie. Działa, daje dużo frajdy. No, na pewno dużo daje frajdy. No musi być z tego frajda. No i już! O, wstał. Z tej strony deski jest włącznik, a ja pływam na prawą nogę z przodu i sobie tutaj wsadzam nogę, żeby mieć ją w strapach, żeby było mi wygodniej i sobie po prostu stopą kładę tutaj i sobie przyciskam przycisk i wtedy deska się zatrzymuje w miejscu i ja lecę do przodu. I to jest cała tajemnica triku, który właśnie zaprezentowałem. Uważaj, piraci płyną. O! Trzeba uciekać. Fajnie, że jest to. Fajnie, gdyby to były strapy. Czyli tutaj jedna noga, tutaj druga i szaleństwo. I tak będzie w przyszłości, że te deski będą miały strapy. I wtedy będzie super. Prędkość jest taka... Witajcie w kąciku drony, których nie warto kupić, ale warto obejrzeć. Dzisiaj jest bohaterem odcinka U-Drone, dron przyszłości, którym, jak twierdzi producent, steruje się myślami. Co jest nie do końca prawda, bo trzeba się skupić, żeby dron wystartował, a później tak naprawdę steruje się kręcąc głową, na której głowie macie to. Ale najpierw trzeba się z dronem połączyć, co zajmuje, jak w przypadku chińskich zabawek, chwilę czasu. Najpierw trzeba dopasować to na głowę i nie jesteście w stanie wystartować tym, dopóki się wystarczająco nie skupicie i teraz musicie się skupić na tym. Są zakłócenia na poziomie 200 i te zakłócenia sprawiają, że ja nie mogę wystartować. A, bo ja to źle założyłem. Teraz zakłócenia 0. Jeżeli mamy tak wysoką wartość mojego skupienia, to mogę wcisnąć to i tutaj wchodzimy w system kontroli umysłowej. 40, 97. Bang, startujemy. Nie, nie. No właśnie
tutaj jest pewien problem, ponieważ teoretycznie jak pochylam głowę do przodu, to on powinien lecieć do tyłu, jak odchylam ją, tak? On powinien lecieć do przodu. Co jest moim zdaniem bez sensu, po pierwsze. A po drugie, jakieś ruchy głowy odpowiadają też za górę i dół. A być może moje skupienie odpowiada za górę i dół. 42, 86. I już. I teraz patrz, co ja tu robię. Teraz głowa na... Żyję na razie. Do tyłu! Ej! Chyba się niestety tutaj... Tutaj się trochę popsuł. A, bo producent dał takie nakładki, które mają go chronić przed zderzeniami. Tylko, że one się rozpadły po pierwszej próbie lotu. A, tu jest. No nie no, 40, no musisz trochę więcej się skupić. 35, co to jest za skupienie? Teraz nie ma skupienia. No weź się skup, no 18, 12, 8. Masz zero skupienia, ziom. O. No nie! I można latać tym dronem normalnie, po ludzku. To jest po prostu bardzo powolnie latający dron i zdecydowanie bardziej warto jest nim sterować przy pomocy umysłu. Nawet nie musicie się skupiać na cenie, bo dron, który kosztował $200, jest niedostępny, ponieważ na Indiegogo nie udało im się osiągnąć celu. Także wszystko się zgadza, poza nim. No za uszy za mało masz za ten. Już bardziej nie mogę. Może masz za duży łeb. No możliwe. Dawaj. Leć do przodu! Do tyłu. Znaczy uciekaj! Dobra. Odpalam aplikację. Teraz, Łukasz, jest taka rzecz, którą musisz zrobić. Czyli wystartować nim i trafić w środek naszej tarczy. Sam ją malowałem. Jak on mi skręca od razu. Nie trafiłem w kółko. Nie! Przykleił się. I się rozpada. Bateria teraz. Co jeszcze odczepisz? Dawaj! Super! Bardzo polecam tego drona, jest naprawdę kupa śmiechu przynajmniej. No i kupa części. I na koniec Evolve GTR, którego miałem zrecenzować, ale jeszcze tego nie zrobię. Jak widzicie, deska nowa od starszej wersji Evolve'a jest dłuższa. Można zmienić rozstaw traków, to też wpływa na jazdę, ale najbardziej wpływa na jazdę nowa opcja w pilocie, Custom Mode, które można ustawić, ale trzeba mieć do tego aplikację, która nie została jeszcze wypuszczona. Podobnie zresztą jak z tymi deskami, to znaczy deski zostały wypuszczone, ale nie można ich zamówić, bo poprzednie zamówienie jeszcze nie zostało wysłane, no i w sumie jak teraz zamówicie, to będziecie długo czekać. Ale można pojeździć sobie nimi w centrum testów i się zorientować, czy warto taką, a może taką, albo porównać taką z tą starszą. Na razie mogę wam powiedzieć tyle, że jeżeli macie starszą, to nie musicie kupować tej nowej, bo różnica nie jest aż tak duża, a jeżeli zastanawiacie się nad zakupem nowej, no to lepiej kupić tą niż tą, także nie ma za co. I teraz jeszcze dla tych wszystkich, w sensie was trzech, którzy pytaliście, kiedy film o deskach budżetowych na 2019 rok, w środę, chyba że się spóźnimy, to wtedy później, ale raczej w środę, z nośnego tygodnia.